Dziecko odebrane rodzicom palącym trawkę ginie z rąk rodziny zastępczej. Alexandra Hill nie dożyła swoich czwartych urodzin. Została odebrana rodzicom i wpadła w ręce matki zastępczej, która ją zabiła. Matka Aleksandry używała medycznej marihuany przepisanej jej na chroniczne bóle. Jej ojciec czasami po położeniu córki spać także lubił nieco zapalić. Ktoś doniósł na parę i ich córka została im odebrana i odesłana do rodziny zastępczej. Jej rodzice mogli jedynie widywać się z córką na umówionych wizytach. Kiedy Hill zobaczył siniaki na ciele dziecka, momentalnie zabrał córkę i zażądał od władz znalezienia dla niej bezpieczniejszego domu. Wtedy Cheryl Small i jej mąż zgłosili się, by zaopiekować się dzieckiem. Pewnej nocy Alex obudziła się wcześniej rano i była głodna. Cheryl bardzo to zdenerwowało i pobiła dziewczynkę. Jej prawdziwi rodzice zostali wezwani do szpitala, gdzie byli świadkami tego, jak ich czteroletnia córeczka odchodzi z tego świata. Sąd w Miami oskarżył 52-letnią Cheryl Small o zabójstwo w zeszły wtorek. My zastanawiamy się, czy rzeczywiście fakt, że rodzice palą od czasu do czasu marihuanę, jest wystarczający, by odebrać im dziecko. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach.